jeżeli nie znamy własnej historii, to jesteśmy tylko zbiorowiskiem ludzi. Historia to właściwie my jesteśmy. My tworzymy historię. Nazywam się Jędrek, jestem kasztelanem zamku Chojnik i zapraszam do słuchania moich luźnych dywagacji na temat historii. Wojny w średniowieczu były prowadzone właściwie bez przerwy i na okrągło. Ci ludzie bez wojny jakoś ciężko trawili, ciężko się czuli i musieli te wojny prowadzić. Na temat broni rycerskiej, no to każdy już sporo słyszał, sporo widział, ryciny, obrazki, wszelkiego rodzaju miecze, topory, kopie, zbroje, to już wszystko jest znane. Często na tych rycinach również widzimy broń troszeczkę odmienną, bardzo, bardzo starą, wynalezioną dużo, dużo wcześniej niż wynaleziono zbroję nawet, a mianowicie łuki i kusze. To jest broń, która jest bardzo stara, właściwie trudno nam nawet powiedzieć, no, archeolodzy są w stanie powiedzieć, ile tysięcy lat temu łuk został wynaleziony, ale my nie będziemy się zajmować łukiem wspólnot plemiennych, tylko zajmiemy się może łukiem średniowiecznym. Najpierw wynaleziono łuk, potem wynaleziono kuszę, bo odwrotnie by się nie dało tego zrobić w żaden sposób. Kusza też jest narzędziem bardzo starym, bo już Chińczycy 2000 lat przed naszą erą kusz używali, ale jednocześnie na terenie Europy prawdopodobnie zupełnie niezależnie kusze wynaleźli również Celtowie. Inni twierdzą, że jest to robota Rzymian, a jeszcze inni twierdzą, że w starożytnym Babilonie już kusz używano, a Celtowie używali ich później. Nie ma sensu się kłócić, kto ją pierwszy wynalazł. Faktem jest, że jest to wyjątkowo piekielna broń. Jak działa łuk? Każdy widział. Może troszeczkę powiem dokładnie, jak działały łuki średniowieczne. Skupimy się może na wieku XIV do XVII, chociaż to nie ma większego znaczenia, bo w XVII łuki te klasyczne już wyszły z użycia niemalże tylko sportowo, je właściwie używano i na polowaniu. Otóż taki najsłynniejszy łuk, o którym często słyszymy, to jest łuk angielski. Tu jest pierwsze lekkie nieporozumienie, bo tak naprawdę powinien być łuk walijski. Łuk angielski jest mniejszy od łuku walijskiego. Jest troszeczkę delikatniejszy. Walijczycy byli znacznie lepszymi łucznikami pierwotnie i to oni właściwie w pewnym sensie nauczyli Anglików korzystać z łuków. To jest tak zwany łuk prosty. Zasada była jedna. Łuk był wykonywany z najczęściej z drewna cisowego i nie brano jak popadnie cisu, tylko to musiały być już bardzo stare cisy. Następnie wycinano pień, wybierano prosty odcinek, który nie posiada sęków ani jakichś tam przerostów. I cis ma taką specyficzną budowę. W środku jest biały, a na zewnątrz jest w kolorze czerwonym. Mniej więcej to jest tak troszeczkę w zależności od wieku pół na pół, ale potem tego czerwonego się troszeczkę zmniejsza. I otóż na łuk nadaje się tylko pogranicze białego z czerwonym. Łuk od środka cisowy jest biały, od zewnątrz jest czerwony. Ta część biała jest bardzo twarda, odporna na zgniatanie, ona bardzo trudno się deformuje przy zgniataniu, natomiast ta część czerwona jest bardzo sprężysta. Jeżeli od zewnętrznej, od grzbietu łuku damy tą część czerwoną, od wewnętrznej tą część białą, to finał jest taki, że naciągając ten łuk, zgniatamy tą białą część, ona bardzo szybko chce się nam rozprężyć, jednocześnie ta czerwona część jest sprężysta i nie pozwala złamać tego wszystkiego. Dlatego te łuki były bardzo skuteczne. Praktycznie najlepszy łuk był wtedy, kiedy był od 5 do 10 cm dłuższy niż wzrost łucznika. Im dłuższy łuk, tym większa jego siła i większy zasięg. Dlatego, no już będę to mówił, angielscy łucznicy byli raczej werbowani wśród ludzi dużego wzrostu. Oni dochodzili do 1,70 m, co w średniowieczu jest ogromną rzadkością, dlatego że średnia wzrostu w średniowieczu to było 1,56 m. Oczywiście niskich łuczników też było dużo. To aż takiego dużego znaczenia w pewnym sensie nie miało, dlatego że trudno było znaleźć te wysokie osoby, ale ci najbardziej wybitni łucznicy, najmocniejsi, to jednak byli ludzie dużego wzrostu. W tej chwili archeolodzy mówili, że bardzo łatwo rozpoznać, jak znajduje się szkielet ze średniowiecza, czy to był łucznik, dlatego że z reguły ma zdeformowane ramiona. Na kościach jest po prostu ślad deformacji. Dlaczego? Te łuki nie były takie jak dzisiejsze, delikatne, leciutkie do naciągania. Dzisiaj łuk, który ma 44 funty, czyli 22 kg naciągu, jest uważany za mocny. Tymczasem najsłabszy łuk średniowieczny miał 80 funtów, czyli 40 kg naciągu. Co to oznacza? Tu trzymamy w dłoni majdan, łapiemy trzema palcami za cięciwę i zaczynamy naciągać. Tymi trzema palcami musimy ciągnąć z siłą minimum 40 kg, a ta łapa musi wytrzymać nacisk 40 kg. Jeżeli ktoś chce zrozumieć, co to znaczy ciągnąć cięciwę z taką siłą, to proponuję wziąć sobie, nalać do wiadra 40 litrów wody i podnieść je do góry na trzech palcach na cieniuteńkim sznurku. Można sobie łatkę założyć, żeby sobie palców nie poprzecinać. Ale tu mówimy o najsłabszych łukach.
Znaleziono na zatopionym okręcie pewnym, który wybierał się do Europy z jakąś misją mało pokojową, angielski statek, na którym była masa łuku. Właśnie ten, one się dosyć fajnie zachowały w morzu, wydobyto je. Poddano szczegółowym badaniom, się okazało, że część łuków miała naciąg sięgający 160 funtów, czyli 80 kg. Trzymajmy tu za Majdan i ciągnijmy z siłą 80 kg cięciwe. Efekty tego były dosyć ciekawe, dlatego że strzały do łuków walijskich miały około 90 cm długości, czyli były dłuższe troszeczkę od tej. Ważyły w granicach 3 deko, co na strzałę z łuku jest dużo. To jest typowy grot służący do przebijania pancerzy. Taki grot w XIV wieku bez wysiłku przebijał zbroję rycerską. Zbroje rycerskie w XIV wieku były jeszcze z niezbyt dobrej jakości żelaza robione. Ono było mocno nawęglone, ono było twarde, ale jednocześnie kruche. Jeżeli tego typu grocik punktowo uderzył w jakieś miejsce blachy, wybijał tam piękną dziurkę, po czym cały grot wchodził głęboko i penetrował. Ja się opieram tu na dzisiejszych badaniach angielskich. Otóż prędkość strzały wypuszczonej z takiego łuku o naciągu około 40 kg, to jest mniej więcej 36 do 40 metrów na sekundę. Czyli ta strzała pokonuje 40 metrów w ciągu jednej sekundy. Przy wadze 3 deko obliczono, że siła uderzenia wyzwala energię rzędu 36 dżuli. Do przebicia ludzkiej czaszki wystarczy 17 dżuli. Czyli jeżeli 36 dżuli walnęło nas w czoło z przodu, to z tyłu wystawało już. To nie było brzmiłuj w tym momencie. To przechodziło na wylot przez czaszkę. Jeżeli przebijało pancerz, no to wchodziło głęboko w ciało. To wszystko fajnie działało w przypadku łuków walijskich, ale my jeszcze tutaj jako Polacy, oczywiście Węgrzy i te ludy bardziej na wschód też to znają, znamy jeszcze inny rodzaj łuku, łuk refleksyjny. To są łuki używane przede wszystkim przez ludy stepowe, dlatego że łuku angielskiego nie da się używać na koniu. Przy jego długości sięgającej wysokości człowieka operowanie tym łukiem na koniu jest właściwie niemożliwe. Dlatego formacje łucznicze były tylko i wyłącznie piesze. Strzelały bardzo szybko, bardzo skutecznie. Wprawny łucznik był w stanie wystrzelić 6 strzał w przeciągu 14-15 sekund, a w przeciągu minuty był w stanie wystrzelić nawet do 20 strzał. Była to specjalna technologia strzelania, wbijało się 6 strzał przed sobą w rządku w ziemię i potem od razu osadzało się cięciwe na osadę, wyjmowało się z ziemi, błyskawicznie się naciągało i wypuszczało. I w ten sposób tych pierwszych 6 strzał wypuszczano bardzo szybko. Angielskie przysłowie mówi, jeżeli 6 strzała jest w powietrzu, to bitwa już jest wygrana. Bo jeżeli tak jak w bitwie pod Cressy stało 5 tysięcy łuczników i oni w przeciągu, powiedzmy nawet naciągając to mocno 30 sekund, wystrzelili, każdy z nich wystrzelił powiedzmy te 6 strzał, no to 5 razy 6 jest 30 tysięcy strzał, które leciały w stronę francuskiej kawalerii. Konie są na ogół zbroją niechronione, wyglądały jak jeże. Część zbroi nie wytrzymywała uderzeń tych pocisków, więc rycerze też zaczynali wyglądać jak jeże. Nie wszystkie strzały zabijały. Bo czytałem kiedyś takie wspomnienia pewnego francuskiego rycerza, znaczy to był hiszpański rycerz w służbie francuskiej, nazywał się Pedro de Nino, chyba nie przekręciłem tego. Otóż on opisuje, że w jednej z bitew hełm, tą część twarzową hełmu, razem przeszedł mu bełt z kuszy, przebił mu policzek, nos i wyszedł z drugiej strony, czyli gadał tak śmiesznie, bo jak sam pisze, przeszkadzało mu to w oddychaniu. Nos miał po prostu przebity bełtem. Obojczyk, to jest żelazna osłona szyi, to jest tutaj coś takiego, co ona tutaj. Przez to przeszła strzała z łuku, wbiła się, wyszła z drugiej strony i spięła mu po prostu szyję z tym obojczykiem jak agrafką, ponieważ nie naruszyła tętnicy, więc nie była śmiertelna. Tarcze, które zawsze są drewniane, miał poprzybijaną strzałami do ręki, które przebiły tarczę i pobijały mu się w rękę. Nogi miał skute włóczniami. I po bitwie on tam opisuje w tym swoim pamiętniku, że pomimo wszystko najbardziej przeszkadzał mu ten bełt w nosie. I koniec. Cała reszta strzał nie miała specjalnego znaczenia dla niego. Jakoś nie przeszkadzało mu to walczyć najwyraźniej. Także odporność tych ludzi na to była ogromna. Ale łuki refleksyjne, o których zacząłem mówić przed chwilą, działały troszkę inaczej. Otóż na koniu łuk nie może być duży. Łuk refleksyjny tym się różni od łuku prostego, że jak z łuku prostego zdejmiemy cięciwe, to on przestaje być łukiem, a staje się prostym kijem. W przypadku łuku refleksyjnego wygląda to inaczej. Jeżeli zdejmiemy z niego cięciwe, on się wygnie w ten sposób. Żeby założyć cięciwe, musimy chwycić za te ramiona, odgiąć je kompletnie w drugą stronę i dopiero założyć cięciwe. Co to daje? On ma w sobie zamkniętą ogromną energię. To są najczęściej łuki kompozytowe. Klejone z cisu, ścięgien zwierzęcych specjalnie wyprawionych, płytek rogowych, płytek kostnych. To daje ogromną siłę rozprężającą.
Takie łuki refleksyjne miały ogromny zasięg, sięgający 500 metrów nawet, gdzie łuki te ciężkimi strzałami strzelające nie przekraczały 250-300 metrów, łuki angielskie, to łuki refleksyjne potrafiły strzelać na 500 metrów. Ja nawet czytałem gdzieś tam notatki, że rzekomo nawet do 600-700 metrów byli w stanie wystrzelić z łuku refleksyjnego. Aczkolwiek strzała była stosunkowo lekka i ona nie przebijała rycerskiej zbroi, nie miała szans. Chociaż ja też z tym bym troszeczkę polemizował, bo pamiętam taką scenę, jak pojechaliśmy do Francji na imprezę średniowieczną. Tam stali angielscy łucznicy, strasznie tacy dumni z tego, że są Anglikami i łucznikami. Mieli taki ładny napierstnik zrobiony z blachy, postawili go tam, ja wiem, ze 30 metrów dalej i strzelali, pokazywali ludziom, jak tam się strzela. Te strzały pukały w ten napierstnik, oczywiście to były takie wyostrzone strzały. Walił w ten napierstnik, ześlizgiwały się i wbijały się w słomę. Myśmy tam przyszli z kolegą, mieliśmy właśnie te łuki refleksyjne. I tak się spytaliśmy, czy możemy też z nimi tam postrzelać do tych ich napierstnika, nie? Oni bardzo zaciekawieni tymi łukami, bo oni nie znają broni refleksyjnej tego typu, że oczywiście nie ma sprawy, jak zobaczyli, że te łuki są takie malutkie i takie śmieszne, no to proszę, postrzelajcie sobie, byli ciekawi, co my zrobimy. No więc z kolegą napięliśmy łuki, pach, pach, dwie dziury w napierstniku, strzały stoją, nie? Wbijaliśmy dwie następne strzały, pach, pach, dwie następne dziury w napierstniku, strzały wbite. I to był koniec naszej współpracy, bo przegonili nas tamtą, bo się okazało, że podziurawiliśmy im ten napierstnik, a nie wolno. Się okazało, że te ich łuki, owszem, oni byli bardzo z nich dumni, są prawdziwe łuki angielskie, ale niestety one były tak słabe, że nie były w stanie niczego przebić. Koniecznie chcieli kupić pod nas potem te łuki. Jeden nawet im sprzedaliśmy, bo w Polsce one są dostępne. Byli zszokowani, jak może tak maleńki łuk robić takie spustoszenie. Ale w rzeczywistości te łuki z większej odległości, te oryginalne łuki tatarskie, nie przebijały pancerzy. One niestety, no wiadomo, że jak trafiło w wizurę hełmu, czy gdzieś tam włączenia blach, to strzała przebijała. No i może dojdziemy teraz do tej najważniejszej broni, do kuszy, bo tutaj żartów już nie ma. O tyle, o ile strzały z łuku, tak jak powiedziałem, zbroja może chronić, o tyle przed bełtem z kuszy jest to po prostu nierealne. Jak wygląda bełt? Bełt wygląda jak taka mała, gruba strzała. Składa się z tego samego, co strzała, czyli z grotu, brzechwy i pierzyska. O tyle, o ile w przypadku strzały lotki są trzy, a przy łukach dalekowschodnich nawet cztery, i są wykonywane zawsze z piór, o tyle w bełtach one miały taką troszeczkę inną budowę. Tu były grubsze, wycieniane ku końcowi, a to pierzysko tak zwane, były zawsze dwa, nie licząc kusz XIX-wiecznych, były zawsze dwa takie pierzyska i były wykonywane z takiego cienkiego forniru brzozowego. Brzechwa była najczęściej dębowa, żeby była ciężka, i grot kuty. Wam się wydaje, że ten grot jest duży. Ja wam może pokażę grot znaleziony tutaj na zamku Chojnik z wykopalisk. To jest oryginalny grot do kuszy, taki ogólnego stosowania, który również nadawał się do pancerza o takim romboidalnym przekroju. Mam również z wykopalisk groty, które mają dokładnie taki przekrój jak ten, ale niestety są trochę jeszcze dłuższe i trochę jeszcze większe. Czyli te bełty, chociaż przypominają bełty średniowieczne i wydają się wielkie i ciężkie, nie są w stanie oddać tego, czego naprawdę w średniowieczu używano. Taki bełt ważył od 7 do 10 deko. Kusza nadawała mu ogromną prędkość. O tyle, tak jak powiedziałem, strzała z łuku leci z prędkością maksymalnie 40 metrów na sekundę. Z łuku refleksyjnego może osiągnąć wyższą, bo do 70 metrów na sekundę. O tyle wytłuszczony bełt z kuszy dochodził do 90 metrów na sekundę. Jeżeli 10 deko leci 90 metrów na sekundę, to na końcu tego toru lotu, jeżeli coś znajdzie, to już nie ma zmiłuj. Dlatego blachy pękały, były przebijane na wylot. Furkot był jeden tylko pękających pancerzy, a rycerz trafiony bełtem na ogół, jeżeli to były części, które nie były tak zwane żywotne, no to jakoś tam ten bełt potem wydłubali z niego. Natomiast jeżeli to trafiało w klatkę piersiową czy w głowę, bezpośrednio gdzieś w ośrodek centralnego układu nerwowego, jakbyśmy to fachowo nazwali, żyć nie miał prawa po prostu. Były może i takie zbroje, które powiedzmy miały tak fajny kształt i były z takiej grubości robione, że z większej odległości ten bełt się ześlizgiwał. Ale to nie zawsze działało. Bełt tak naprawdę był skuteczny do 40 metrów, dlatego jeżeli zobaczycie w murach obronnych baszty, to one są tak naprawdę budowane średnio co 40 metrów, dlatego że sam mur obronny, jeżeli staniemy pod samym murem, jesteśmy w martwym polu. Jeżeli tam się parę osób zgromadzi, będzie kombinować, jak tam wepchnąć puszkę z prochem w dziurę albo coś takiego, to my mamy kłopot, jak im tym przeszkodzić. Jeżeli mamy basztę, to możemy strzelać z bocznych okienek baszty wzdłuż muru, tym samym likwidujemy martwe pola. A żeby strzał był naprawdę skuteczny,
to nie może przekroczyć 40 metrów, bo w tym momencie ta kusza już nie przebija pancerza. Więc od baszty do baszty było 30-40 metrów, żeby z tego narożnika walnąć w tamten na dole i nie ma przepraszam. Musimy zastrzelić tego człowieka, który tam kombinuje coś na dole, próbuje nam jakąś głupi dowcip zrobić. Większość kusz była naciąganych ręcznie, ale nie tak jak to często jest pokazywane, tylko trochę bardziej skomplikowanie. Tutaj często zamiast czegoś takiego jest duże strzemie, takie jak końskie strzemie przy siodle. Jeżeli ktoś był słaby, to dostawał potężny hak do pasa, zresztą to była standardowa procedura. Kusza była zaopatrzona tu w strzemie, takie jak przy siodle. Wkładamy nogę w to strzemie. Tu mamy potężny skórzany pas z przyczepionym hakiem na sznurze. Robimy przysiad, zaczepiamy pas, hak o cięciwę. Opieramy się o kuszę i prostując nogi, odpychając się, naciągamy w tym momencie cięciwę. Człowiek, który podnosi w ten sposób ciężar, może podnieść nawet do 140 kg, jeżeli jest w miarę normalnie zbudowany. Natomiast jakaś biedna środka, która powiedzmy ma słaby kręgosłup i nie jest w stanie tak naciągać kuszy, a strzelać chce, bierze coś takiego jak kozią nogę. Zakładamy tutaj ocięciwę, zaczepiamy o tą specjalny hak tu z przodu. I teraz proszę zobaczyć, tu jest taki mały odcinek, a tu jest bardzo długi, czyli mamy ogromne przełożenie. I bez większego wysiłku naciągamy kuszę. I teraz kusza już jest naciągnięta. I ma tą przewagę nad łukiem, że jeżeli założymy tu sobie bełt, to możemy sobie z tym spacerować, jechać konno i w każdej chwili natychmiast oddać strzał. W przypadku łuku nie sposób chodzić z napiętym łukiem. Nie da się. Dlatego kusza jest bronią o wiele sympatyczniejszą i o wiele wygodniejszą. O tyle, o ile z łuku, żeby się nauczyć strzelać, wyrobić sobie te mięśnie do naciągania, trzeba ćwiczyć 5 do 10 lat, o tyle pierwszy lepszy patałach w ciągu miesiąca opanuje kuszę na tyle dobrze, że bez problemu będzie z muru czy gdzieś tam z zapalisady walił, ile wlezie w przeciwnika, równo i skutecznie. Ponieważ tutaj w pomieszczeniu strzelać nie możemy, a nie wolno pod żadnym pozorem zwalniać cięciwy naciskając na spust, bo ona wtedy cała energia idzie w cięciwę i może ją zerwać. Tak samo jak ją naciągnęliśmy, tak samo ją zwolnimy. O. I w tej chwili kusza już jest całkowicie rozbrojona. Jak to wygląda? Z czego składa się kusza? W kuszy mamy łuk. Im starsza, powiedzmy, kusza, tam okres wczesnego średniowiecza i tak dalej, to on będzie robiony z cisu. Może być kompozytowego, czyli cis łączony z kośćmi, z jakimiś tam wynalazkami, z osobnych listewek. Najczęściej jest to wystrugany z jednego kawałka cisu, właśnie z tej części czerwono-białej. Biała w środku, czerwona na zewnątrz. Cięciwy. Cięciwa jest na uszach założona. Cięciwa nigdy nie jest stalowa. Jeżeli ktoś w domu próbuje robić kuszę i stalową linkę zakładać, to wszystkiego najlepszego. Może zmasakrować się po prostu kompletnie, bo jeżeli pęknie mu przy strzale ta cięciwa tu na końcu, dostanie stalową linką przez twarz, przez oczy, więc nie polecam takich głupich pomysłów. Ona jest zawsze owijana tutaj w średniowieczu też owijką, która w razie zerwania kuszy rozwijała się, wyhamowując bezpośrednio samą kuszę. Sam pęd cięciwy. Tu jest również owika w środku, która zabezpiecza wycieranie się cięciwy i niszczenie. Ona bardzo często jest zmieniana. Cięciwy zaczepiamy o orzech. To w środku, ten obrotowy taki wynalazek, który tu się kręci, to jest orzech. On ma specjalne dwa nacięcia w formie krzyża. Jedno łapie cięciwę, drugie wsuwamy bełt. Na dole mamy dźwignię spustową. Ten orzeszek ma tu taką schodkę. Jeżeli go odpowiednio obrócimy, to nam zaskoczy w tą dźwignię. Ta dźwignia teraz blokuje tą schodkę. W Polsce, w myśl wydanych przepisów, kusza wymaga zezwolenia tak jak na broń. Nie jest to mądre, bo szczerze mówiąc nie słyszałem, żeby ktoś na bank napadł ze średniowieczną kuszą, ale po prostu ustawodawca trochę się pomylił, najwyraźniej wziął pod uwagę tylko te kusze myśliwskie, które obecnie są produkowane na zachodzie z bardzo ciekawych różnych materiałów. One już coraz mniej wspólnego z kuszą mają, czasami na filmach oddziały specjalne tego używają, więc może ktoś się przestraszył i również wymagane jest na kusze zezwolenie z policji. Ale uważam, że na broń historyczną ono nie powinno być wydawane, powinno być z urzędu po prostu zwolniona z takich rzeczy. Czyli jak wygląda z tą kuszą? Kusza może być stosowana na piechotę, może być stosowana na koniu, mogą być nią uzbrojeni strażnicy, którzy mogą jej użyć w każdej chwili, w każdym momencie. Pierwszy lepszy ćwok nauczony naciągania kuszy, jeżeli jest za słaby, dostaje kozią nogę. Broń wszechstronna, dlatego kusza w średniowieczu zrobiła ogromną karierę. Była uważana za narzędzie diabła. Kościół zabrania używania kuszy, wyklinał kuszę z ambon, ale oczywiście zicher, co jest dobre do zabijania, to wiadomo, że ludzie to kupią.
Także prędzej czy później trzeba było z tej kuszy ostatecznie zrezygnować, tego wyklinania bezsensownego. Rycerstwo burzyło się strasznie, bo rycerstwo w ogóle uważało, że tylko walka twarzą w twarz jest prawdziwą walką rycerską, a tylko tchórze strzelają z dużej odległości. Dlatego między innymi pojmanym łucznikom angielskim rycerze francuscy obcinali te dwa palce. Wiadomo, że już jako łucznik jest bezwartościowy. Oni ich nie zabijali, bo to plebs, to po co? No oczywiście jak gdzieś tam w szarży przejechali po nich, to przejechali, to jest inna sprawa. Ale obcinali im te dwa palce i kończyła się kariera łucznika w tym momencie, on był niegroźny. Z kolei angielscy łucznicy, jak chcieli wkurzyć Francuzów przed bitwą, to im z daleka tak pokazywali. To znaczy mamy palce, będziemy strzelać. Teraz ten gest urósł tylko do jednego palca. Ale w rzeczywistości on się wywodzi właśnie z tego gestu. Na zasadzie mamy i będziemy strzelać. W Anglii do dzisiejszego dnia nie używa się jednego, tylko dwóch palców. Nie radzę tego pokazywać. Jest to gest obraźliwy, za który właśnie francuskie rycerstwo szału dostawało. W każdym razie no, kusza wzięła, zrobiła dużo bardziej zawrotną karierę od łuku z prostej przyczyny. Łatwiejsza w obsłudze, mniej kosztowna. Łucznik musi ćwiczyć cały czas. Jeżeli człowiek przestanie strzelać z łuku przez 2-3 miesiące z tak silnego, ciężkiego łuku, mięśnie mówi odczują na tyle, że będzie miał problem z tym po prostu. Natomiast zwykły, pierwszy, lepszy kusznik powiesi sobie kuszę na kołku, zdejmie ją za 3 miesiące, naciągnie kozią nóżką, dokładnie sobie przyceluje i przypakuje i nie ma zmiłuj. Bełty często jeszcze nie zwróciłem na to w pierwszej chwili uwagi. Te pierzyska, które tu są przyczepione, one czasami były ustawiane tak pod kątem, ponieważ to było wszystko strugane gdzieś tam taką trochę chałupniczą metodą, każdy kowal robił inaczej, te bełty na dłuższą odległość mogłyby zacząć schodzić z kursu. Ponieważ ustawiano lotki pod kątem, on pędząc trafiał na opór powietrza, zaczynał się obracać, czyli tak samo jak pocisk, który wychodzi z lufy po gwincie. Wiruje i dzięki temu idzie po idealnej linii. To samo uzyskiwano z bełtami, robiąc im lotki nachylone. Co jeszcze można o tym wszystkim powiedzieć? Tak szczerze mówiąc, to broń bardzo powszechna, na przykład w 30 komturiach krzyżackich przed bitwą grunwaldzką, kiedy zrobiono tam inwentaryzację w 1406 bodajże roku, to w krzyżackich zamkach zapas kusz wynosił 4167 sztuk, w 30 zamkach 4167 sztuk kusz, czyli to jest ogromna ilość. Jeżeli chodzi o gotowe bełty, natychmiast do użycia, to było ich 600 tysięcy. Natomiast w każdym zamku było od 1 do 6 beczek wykutych grotów, które można było bardzo szybko oprawiać i tym samym bardzo szybko wykorzystywać. Czyli była to broń stosowana tak jak dzisiaj przez wojsko karabiny dosłownie, w ogromnych ilościach tego było. Bełt wystrzelony z kuszy jest jednorazowy, trafi w mur, rozpryśnie się, bije się w ziemię, wejdzie tak głęboko pod trawę czy w ziemię, że go nie znajdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o strzały, to łucznicy angielscy dostawali ich przed bitwą około 20 w pęczku. Jakie wszystkie wystrzelali, to była bida. Jeżeli były zapasowe, to fajnie. Anglicy w bitwie pod Cressy mieli podobno 20 ton strzał, biorąc pod uwagę, że jedna waży 3 deko, no to można sobie przeliczyć, ile ich w rzeczywistości mieli. Ale bardzo często, jak była, że tak powiem, przerwa w bitwie, to znaczy francuskie rycerstwo dostawało łomot, wycofywało się z powrotem na swoje pozycje, no to łucznicy porzucali swoje pozycje, pędzili, wyciągali całe strzały, z trupów, nie z trupów, z ziemi, gdzie popadło, i wracali z powrotem już uzbrojeni w swoje strzały, bo one na ogół spadając wbijały się tylko, ale najczęściej nie ulegały takiemu drastycznemu uszkodzeniu. Więc miało to swoje jakieś tam też zalety. Z bełtami z kuszy tego się zrobić nie da. No, z drugiej strony, tak jak powiedziałem, łuk ma trochę większy zasięg, bo łuk walijski miał zasięg 250-300 metrów, natomiast kusza tylko skutecznego 40 metrów. Bełt oczywiście, na jeżeli trafił w nieuzbrojonego człowieka, strzelano nawet na 100 metrów, to wbijał się w niego, ale to już nie jest to samo. Natomiast istniały jeszcze ciężkie kusze wałowe, często wręcz arkebalisty. Kusza wałowa miała naciąg sięgający 1 tony, naciągano to tak zwaną windą angielską, specjalny cały system bloczków, to na rysunkach możecie to zobaczyć. One często stały na statywach, taka kusza waży około 18 kg, bo sam stalowy łuk waży blisko 14, jest potężny. Taka kusza zmiatała rycerza z konia nawet z 200 metrów. Ale to już mówię, to jest inny kaliber i to jest zupełnie inna zasada działania. Także myślę, że w skrócie o łukach i kuszach to by było mniej więcej wszystko. Wszystko to było przygotowane w ogromnej tajemnicy. Krzyżacy nigdy się nie dowiedzieli i nagle dookoła widzą płonące wioski. Skąd się wzięły dwa miecze? Dlaczego akurat nie jeden, nie trzy, nie osiem, akurat dwa? Objeżdżając dużym łukiem pole bitwy, natknął się na poczet królewski. On sobie nie zdawał z tego sprawy, że tam to jest król Jagiełło. Gdyby oni prosto z marszu ruszyli do walki,
Nie wiem, czy byśmy teraz Grunwald świętowali.